Siema, korzystając z pogody dzisiaj, chciałem trochę pokleić żywicą, tą matą. Tam, chociaż gdzie są te prześwity, takie jak tutaj. Co prawda one są tylko z tego, że z wierzchu skorupa ma tam te ubytki w tym laminacie. I tak samo wygląda to pod oknem. Ale taką delikatną warstwę cienką spróbuję dać, może to będzie lepiej po prostu, a później się z wierzchu po prostu robi szpachlą. Tak samo chciałbym zakleić otwory, które są po tej starej listwie oświetlenia rejestracji od środka. Tutaj są jeszcze takie mikro dziurki, tu też tak samo, tu może będzie lepiej widać. To i zakleić otwór jeden chrup od spustu wody, bo fabrycznie była woda z pompką, ale tej wody raczej nie będziemy chyba robić żadnego zlewu ani nic, tylko będzie szafka. Więc tą dziurę chyba zakleję po prostu na stałe i tyle, bo tamten otwór musi zostać. Otwór do wiązki od lamp, który idzie do dysla i wtyczka. No i jeśli by się udało, no to jeszcze to pęknięcie, które tu powstało, ono nie jest jakieś choroba tragiczne, no chyba da się to uratować, no zobaczymy, tak myślę, że docisnąć, żeby to jak najbardziej się ze sobą zespoliło, więc damy to jako listewkę od dachu, od sufitu, żeby docisnęło. Przeszlifujemy, wysmarujemy i przykleimy, zakleimy. A później najwyżej jeszcze od spodu się zrobi jakąś tam zaprawkę, żeby to było ok. Czyli na tapecie mamy tak, to pęknięcie, prześwity, dziura po spuście wody, no i tam jakieś drobne. Mówię, no i ta listwa oświetleniowa, a w zasadzie otwory po listwie oświetleniowej tablicy rejestracyjnej nie będą tutaj potrzebne, bo jak mówiłem, będzie pojedyncza lampka oświetlała kwadratową rejestrację, a nie prostokątną, jak to było wcześniej. No, to chyba się do roboty trzeba brać, nie? No dobra, będziemy przystępować do doklejenia. Najpierw musimy zrobić mieszankę. Nie teraz, Adam. Nagrywasz coś? Może. Ha, ha, ha. Gdzie jest odbaracz? Zabawa małego chemika. I teraz tak. Zrobimy. Dobra, zacznijmy od tego, że w kwestii maty szklanej założymy rękawiczki winylowe, znaczy kiełbasek. Nie będziemy tego jechać gołą dłonią, bo szkoda rąk. I co do maty szklanej, o, dziadek idzie. Nie, wujek idzie. No to ze dwóch, a nie, bo Mausera idą. Młoda. No i po rękawiczce. Dobra, co do maty skanej. Mata skana bola. Są różne szkoły. Jedni tną nożyczkami, bo estetyczniej. Inni drą rękami, żeby nie było widać, gdzie jest odcięcie, żeby to się to zlało.
Także zobaczymy, a ja sobie wezmę luzika. Będzie oryginalny. Nie są nam potrzebne jakieś duże kawałki. Za dużo to tutaj nie ma. Nie wiem, może szarpane. Może szarpane by lepiej dolegało, nie wiem. Gdzieś był nożyk. To jest bardzo dobra robota. To ma bocek. I co my tu potrzebujemy? Ile zjadł? Chyba, że nie będzie czasu, to będziemy rwać. Dobra. Długo myślałem nad tym, skąd sobie wziąć jakiś pojemnik na tą żywicę do mieszania z utwardzaczem. O, nie mamy mieszadła. Pum, 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 pum. No to może poświęcimy śrubokręt. Bo naprawdę nie chce mi się latać już. Wojewniczek. Elegancki po tym barku. Żywica. Stawia opór. Nie chce się otworzyć. Z umiarem, z umiarem. Z rozsądkiem dajemy. Chyba i tak przesadziłem. I to zdrowo. Już mam palce w żywicy. Ale to jak to ja. To akurat jest rodzinne. I utwardzacz, tak? Na oko. Na oko, chłopie, na oko. Pewnie też za dużo. Ale co tam. To bogatemu dobro, nie? Liczy się efekt końcowy, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Nieprawdaż? No dobra, ładny kolorek ma. Kompotu. Ciach. A przetrzemy chyba. A co mi tam? Dobra. To teraz będziemy kleić. Te kawałki to trochę za dużo. Pędzelek. Wiemy. Powierzchnie. Niektórzy też se moczą. Ale to zobaczymy, jak to zda egzamin. No i będzie rwane. Nie ma opcji. Smaruj, majster. Dobrze złapało. A jak?
Nie będziemy żałować. A co tam. Mamy taką puchę, żebyśmy drugą niewiadówkę ulepili. Dobra, bierzemy następny kawałek. A jedno klejenie. No nie wiem, może dwa podejścia i... Ładnie mi się tu ułożyć, proszę. Cyk, 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 cyk. Nikt nie będzie z tego strzelał, nie? Będzie próba na takim w miarę prostym elemencie. Gramatura maty jest bodajże 150. Tak to się dokładnie. 150 gram na metr kwadratowy. Więc takie trzy plasterki jak damy, to będzie dobrze. Nie ma co się tam pierdzielić z tym. No tak, no na dwa te będą. Czyli mało rozrobiłem. Włoski ładnie ułożyć. Myślę, że będzie git. Przynajmniej zapach się zmieni w niewiadówce. Idziemy dalej z tematem. Ile to? Chwila i zastygnięte. Cyk. Cyk. Przyklajstuj się. Jestem amatorem. I co z tego, kolego? Dobra, bo tutaj resztka została. Walniemy jeszcze taki kawałek. Przypuszczam, że to nie jest konieczne, co robię, bo tak jak wspomniałem, ubytek jest w laminacie. Stąd chcę prześwit. Ale z drugiej strony, co mi to szkodzi? Może będzie lepiej. Jej. Ojej. Dobra. Tu jest jakiś włosek. Tu jakiś włosek. Różnica, jaką dostrzegam przy obciętym kawałku arwanym. No to te włoski. Trzeba przy nim więcej się sprężyć, żeby je wygładzić, żeby nie piało nic, nie odstawało i tak dalej. To chyba tylko taka różnica jest, no i ta
ewentualnie estetyka. Chociaż estetyka ma tu tyle wspólnego, co kot napłakał. No dobra, to przez to teoretycznie mamy dwa prześwity zaklejone potrójną warstwą maty. Aha, rękawiczki się, no, wyrękawiczkowały. Ale zapach jest całkiem inny. Dobra, nie będę was chyba zanudzał klejem reszty dziur, przynajmniej na tyle. Zobaczymy później, jak to będzie wyglądało z tym pęknięciem w podłodze, czy to uratuje, czy nie uratuje, tak jakbym chciał, w prosty sposób. No, to ja szykuję dalej. Dobra, ponieważ to mamy już poklejone, będę się brał za trzecią część pod oknem i ten otwór. Zrobiłem sobie tutaj od podłogi dosyć oczywiste, która dociska mi ten fragment podłogi, żeby lepiej go po prostu zakleić. Dokładnie chodzi o to pęknięcie, które tam idzie przez to przestłoczenie. Dobra, rozbieramy żywicę. Rozrabiamy żywicę z utwardzaczem i lecimy z tematem. Następny dzień klejenia uszczerbków dziur w niewiadówce. Nie zostało tego dużo, ale jest pogoda, trzeba wykorzystać sytuację. Bo jeszcze zostały do poklejenia tutaj takie dziurki. Nie wiem po czym to. I znalazłem jeszcze, zerwałem resztkę materiału, która była przy otworze tym dachowym, przy dachu. Bo tutaj resztka zwisała tej szmaty starej. I o! Ukazało się pod nią pęknięcie, które jest najprawdopodobniej spowodowane tym, że dach opadł. Pytanie, co było następstwem czego? Czy to, że pękło? Czy najpierw było pęknięcie i przez to dach zrobił się delikatnie zapadnięty, czy przez to, że był zapadnięty, to pękło? No nie wiadomo, ale trzeba to skleić. Jeszcze się postaram jakoś tą delikatnie tą uszczelkę usunąć i to zakleić, ale tym nie będę zanudzał. Najważniejsze to jest to. Czyli zdejmujemy i oglądamy, jak się zakleiło pęknięcie podłogi. No to tak dosyć, nie ma śladu, nic nie było. To tak dosyć grubo pojechałem.
tym klejeniem. To było jakoś tu. Ale jeszcze w przyszłości trochę od spodu się podklei. Tu jakieś pozaklejane, pozalewałem resztką żywicy, co zostało. Jakieś takie drobne ubytki. Wszystko sobie ładnie zasychało, stało to 3 dni. Także jest ok. Zostało parę takich drobnych dziurek do zaklejenia. Następnie będzie trzeba wkleić te listwy, które usztywniają podłogę. I będzie się można pomału brać za spachlowanie na zewnątrz ubytków. Oczyszczenie, spachlowanie, zlifowanie, malowanie i tak dalej, i tak dalej.